To nie tak miało być. Tak w skrócie można podsumować spotkanie doktora inżyniera Grzegorza Sierpińskiego, adiunkta Politechniki Śląskiej z jawożnickimi działaczami społecznymi, które zorganizował poseł Wojciech Saługa. Dyskusję poprzedził wykład naukowca na temat sposobu rozwiązywania problemów komunikacyjnych w dużych miastach, gdzie jednym z nich to brak miejsc do parkowania, co szczególnie dotyka jawożną. Dyskutanci otwarcie wskazywali na popełnione błędy przez magistrackich urzędników przy rekonstrukcji systemu transportowego. Miasta, a wszystko to za sprawą przyjęcia przez nich błędnych założeń. Bo nie tak miało być, mówili. Chodzi szczególnie o fakt, że Silbert po objęciu władzy nie planował wielkopowierzchniowych sklepów w centrum miasta, a na Janie Kanty miała powstać strefa przemysłowa. Projektanci zatem do budowy dróg przyjęli zupełnie inne założenia, bo jak wiemy, wszystko poszło na opak. Tam, gdzie nie miało być hipermarketów, to akurat tam powstały. Ruch samochodowy zatem rozłożył się zupełnie inaczej niż wynikało z wcześniejszych założeń. Okazuje się, że sprawa nie jest łatwa, aby układ komunikacyjny jawożna teraz naprawić, ale nowa ekipa wraz ze specjalistami jest chyba w stanie temu podołać. Stara ekipa raczej nie, bo idzie w zaparte i nie przyznaje się do popełnienia kosztownych błędów komunikacyjnych. Zatem wtorkowe spotkanie jest dobrym prognostykiem, że są w Jaworznie kompetentni ludzie, którzy mogą temu wyzwaniu podołać.